Słowo Boże przeprowadziło nas przez całą historię zbawienia, aż do poranka zmartwychwstania. Ale ani przy stworzeniu świata, ani przy zmartwychwstaniu nie było świadków tego, co Bóg uczynił. Nikt z ludzi nie przyłożył ręki chociażby do jednego aktu stworzenia, ani nie sprawił, że Chrystus powstał z martwych i opuścił grób. Czy więc my jesteśmy Panu Bogu potrzebni? Przecież On sam wszystko dokonuje. Taka mała dygresja. Czy pamiętacie historię tego chorego, co leżał przy sadzawce przez 38 lat w świątyni i czekał na uzdrowienie? On wtedy powiedział: Panie, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. To owo nie mam człowieka już jest takim bardzo ważnym komunikatem. Bo nie mieć człowieka to być osamotnionym w swym życiu. Kiedy nie mam się do kogo zwrócić ze swoim problemem, kiedy nie mam komu okazać swoich uczuć, to jestem bardzo nieszczęśliwy. Dlatego Bóg, stwarzając ludzi, uczynił ich podobnymi sobie. By miłość, która jest od Niego darem, była odwzajemniona. Po to jesteśmy potrzebni. Do odwzajemniania miłości Bogu i ludziom. A czy jest to łatwe zadanie? Nie. W żadnym wymiarze miłowanie nie przychodzi łatwo. Bo zawsze się znajdzie jakiś pretekst, żeby nie ukochać bliźniego, ale też żeby nie ukochać Pana Boga. W czasie tego pierwszego grzechu wąż kusił człowieka nie bogactwem, ale poddał wątpliwość właśnie miłość Pana Boga. Może On nie chce, żebyś był taki jak On i znał wszystko. Może nie chce, byś był równy Jemu. Spróbuj owocu, a na pewno nie umrzesz. I otworzyły się oczy ludziom. I poznali, że ten zakaz był dobry, lecz było już za późno. Zakaz był wypowiedziany z miłości, bo faktycznie Bóg nie chciał, byśmy poznali zło i byśmy umarli. I cała ta późniejsza historia jest właśnie konsekwencją tamtych wydarzeń. Bóg zamknął raj, wyprowadził stamtąd ludzi, by dostosować go do nowych warunków. Ale nigdy nie powiedział, że nie chce już człowieka, bo stworzył go jako dobrego z natury. I tak cały czas na każdego z nas patrzy. A kiedy nadszedł czas, by wejść w życie narodu, wybrał sobie Abrahama, starca, na którego, gdy tylko się spojrzy, to każdy machnie ręką i powie: z tego już nic nie będzie. Wybrał to, co słabe w oczach ludzi, by pokazać swoją wszechmoc. I to stare drzewo wydało owoc Izaaka. A czy miłość nie powinna objawiać się w błogosławieństwie? To dlaczego Bóg, dając życie chłopcu, właśnie chce je odebrać w ofierze? Czy nie spowodowałby tym jakiegoś buntu w Abrahamie? Czy nie byłby przyczyną do złości przeciw Bogu? Zapewne tak by było, gdyby Abraham był egoistą. Gdyby przygarnął chłopca do siebie, gdyby niemalże nakrył go koszem, to próba by się właśnie zakończyła tą nienawiścią do Pana Boga. Ale na szczęście Abraham postąpił z wielką pokorą, co zaowocowało mnogością Izraela. A ten później znowu pobłądził. Dopiero w tym całym egipskim ucisku przypomniał sobie, że jest Bóg, który słucha i może się ulituje. I Bóg wysłuchał głosu swoich dzieci, bo kocha. Wyprowadził naród na pustynię. Znów wyszedł na miejsce, gdzie po ludzku nic nie można uczynić. On tam dał im jedzenie, wodę, dał im dom. Niestety musiał długo czekać, aż to owo pokolenie przeminie, bo nie mogli w pokorze przyjąć Jego miłości i nie mogli wejść do ziemi obiecanej. Bóg jest tym, który kocha zawsze.
Przez usta proroka Izajasza powiedział dzisiaj: góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Miłość ta jest za darmo. I znów przez proroka Izajasza mówi: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Jedyną ceną, którą musimy zapłacić, jest wierność i przyjmowanie Jego słów jako naszej drogi. Ale sami jednak wiemy, że drogi nasze się pomnożyły, że każdy idzie w swoim kierunku i swoją ścieżką. Miłość między nami stała się tylko słowem, bo każdy z nas w pewnych momentach jest egoistą. Myśli tylko o sobie i o swoich potrzebach. Nawet do tego stopnia, że Pan Bóg też się wydaje być niepotrzebny. A co On mówi w takiej chwili przez Ezechiela? Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę w was. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali mych przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Tyle razy człowiek właśnie daje te powody do gniewu, do tego, żeby się rozstać, żeby zostać też może i znienawidzonym przez Pana Boga. On za każdym razem mówi nam, byśmy się opamiętali. Ten chrzest zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy też zanurzeni w Jego śmierć. A umierając dla grzechu, powstaliśmy do życia i do miłości. Nie zniszczmy tego swoim widzimisię i tym, że mamy przekonanie, że my lepiej wiemy, co mamy robić. Historia pokazuje nam, że każdy, kto poszedł swoimi drogami, za swoimi pożądliwościami, za swoim sposobem myślenia, doświadczył wielkiej porażki. Dlatego dziś, kiedy za chwilę będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne, kiedy będziemy wyrzekać się grzechu, szatana i wszystkiego, co do zła prowadzi, kiedy będziemy wyznawać wiarę w Ojca i Syna i Ducha, zróbmy to z całym przekonaniem i z wiarą, że to wszystko, co mówię, jest prawdą. Nie róbmy to dlatego, że tak nakazuje formularz. Nie róbmy dlatego, że tak mówi ktoś stojący obok. Bo tak jak Bóg kocha każdego z nas indywidualnie, tak i my osobiście mamy wyrazić Mu swoją wiarę i miłość do Niego. Jak powiedział ten ów mąż w białej szacie, stojący tam w grobie, do tych kobiet, które przyszły: nie bójcie się. Szukacie Jezusa ukrzyżowanego, powstał, nie ma Go tu. A chwilę później powiedział do nich: idźcie, powiedzcie Jego uczniom. One poszły. Natomiast co my robimy? My znowuż potwierdzamy, że jesteśmy egoistami, bo tą radość ze zmartwychwstania chcemy chyba zatrzymać tylko dla siebie, jak najdłużej, choćby na kilka godzin. A rano wrócimy, gdy się nacieszymy sami, dopiero wtedy ogłosimy światu, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Amen.